jeden utwór, który tworzymy, jeden utwór Geniali. Ma także doskonałą integrację z różnymi innymi programami, aplikacjami, stronami, więc możemy dodawać materiały zrobione w jakichś innych narzędziach, różne quizy, ćwiczenia, filmy z YouTube'a. A co ciekawe, to narzędzie umożliwia uczniowi taki aktywny udział w tym, co dla niego przygotowaliśmy. To nie jest tylko po prostu taki odbiór bierny, tylko uczeń też jest aktywny, rozbudzona jest jego ciekawość, on ma możliwość działania w tych naszych, w tym, co dla niego przygotowaliśmy, ma możliwość klikania, odkrywania jakichś ukrytych treści, a jeśli uczniowie jeszcze zaczną tworzyć, to po prostu naprawdę jest wspaniale, mogą się wykazać olbrzymią kreatywnością. I nauczyciele mogą być kreatywni, i uczniowie, nieraz słyszę, że niektórzy z was siedzieli do drugiej albo do trzeciej w nocy i przygotowywali na przykład escape room w Geniali, po prostu strasznie się wkręcili i nie mogli przestać. Ale to, co jest wielką wadą Geniali, ta różnorodność, to bogactwo możliwości, to, że to w zasadzie dostajecie wielki narzędziownik, dzięki któremu możecie spełniać takie swoje edukacyjne marzenia, bo możecie tworzyć po prostu zasoby no, takie bardzo oryginalne. Jest też pewnego rodzaju wadą, ponieważ osoby nowe, które dopiero założyły sobie konto w Geniali, wchodzą, patrzą, o matko, jedno menu, drugie menu, trzecie menu, tu można coś wybrać, tam są jakieś opcje, tu jeszcze jakieś ukryte opcje, a ludzie, którzy pozamieszczali te swoje wspaniałe materiały, ojejku, jak oni to wszystko zrobili? I toczymy ciągle rozmowy, ciągle udoskonalamy nasze umiejętności. Powiem wam, że w jeden dzień Geniali nie da się ogarnąć. Ja mam konto od 2017 roku i w zasadzie ciągle odkrywam coś nowego. Szczególnie to, że Geniali się rozwija i ciągle pojawiają się jakieś nowe możliwości. Zaczniemy od po prostu założenia konta, przyjrzymy się za chwilę, jak wygląda cały interfejs, co gdzie możemy znaleźć i będę chciała się skupić na tym, żebyście poznali wszystkie rodzaje menu i gdzie co jest i w jaki sposób można to wykorzystać, żeby dobrze działało. Przyjrzymy się też paru przykładom gotowych prac, a na koniec jeszcze zostawimy troszeczkę czasu na pytania, więc mam nadzieję, że w ten sposób to będzie wam odpowiadało. Jakby co, piszcie na czacie, a ja w tym momencie udostępnię wam mój ekran. I dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Teraz to chwileczkę może, ja tu jestem nowicjuszką na Click Meetingu, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. I teraz muszę... Otworzę sobie czat w małym okienku, żebym widziała, co piszecie. Też. Okej. I teraz mam pytanie, czy widać ekran? Jeszcze nie. Ładuje się. Dobra, to chwilę zaczekamy. O, widać, widzę. U niektórych widać. No to jeszcze troszeczkę nam się kręci. Nie ma nic, wciąż czarne. Słuchajcie, za chwilę mam nadzieję, że zamknę i spróbuję jeszcze raz. Dobra, to... Jest? Był przez chwilkę. O, czyli nam się udało. Super.
Jestem właśnie już zalogowana do Geniali, ale się wyloguję szybciutko. Oj. Jakiś błąd. Czyli jest różnie, u niektórych jest, u niektórych nie ma. Iwona, a jak to wygląda u ciebie? No jest, no to widzę, że większość osób chyba ma to, powolutku zacznę, może u niektórych załaduje się za chwilkę. Jesteśmy teraz na stronie głównej przed zalogowaniem. Jeśli uruchomicie stronę, zobaczycie, że od razu możecie przetłumaczyć ją na język polski. Jeśli nie wykorzystacie tej możliwości, a po prostu macie jakiś problem z językiem angielskim, w każdym momencie, już nawet będąc, już po zalogowaniu się do Geniali, wystarczy, że klikniecie sobie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na ekranie i wybierzecie opcję przetłumacz na język polski. Wszystko po prostu na język polski Wam się przetłumaczy. Tylko też uwaga, bo to tłumaczenie też nie jest doskonałe, to jest takie tłumaczenie automatyczne, więc na przykład wstecz, zamiast wstecz został przetłumaczony jako plecy, po prostu angielskie back. Podejrzewam, że większość z Was już ma założone konto. Jeśli nie, to klikacie przycisk Start Creating i macie tutaj ten przycisk i macie do wyboru parę możliwości. Możecie podać e-mail i hasło, po prostu taki tradycyjny sposób zakładania konta, albo po prostu możecie zalogować się, założyć sobie konto przy użyciu różnych innych usług. Są to Google, Facebook, Twitter, LinkedIn i Office 365 i osobiście w ogóle bardzo polecam te opcje, jest to bardzo, bardzo szybkie i nie ma też problemu takiego, że zapomnimy nasze hasło. Moi uczniowie zakładają sobie, teraz mamy akurat, w ogóle mamy konta w Office 365, zakładają sobie, logując się swoim szkolnym kontem, też bardzo, bardzo szybko te hasła mają. Kiedy już sobie założymy konto, logujemy się w tym miejscu. Ja teraz wróciłam do wersji anglojęzycznej, bo to widzę, że niektórzy pytają, dlaczego nie tłumaczy, ponieważ po prostu tłumaczenie na język polski jest niedoskonałe, ale jeśli potrzebujecie po prostu takiej wersji niedoskonałej, ale jednak polskiej, no to polecam. Jak mówiłam, ja się loguję z Googlem i zaraz pojawimy się, zobaczymy właśnie interfejs Geniali po zalogowaniu. Wolniej i po polsku. Po zalogowaniu wygląda to w ten sposób. Na górze mamy takie podstawowe przyciski, więc tu możecie zobaczyć, jakim w tej chwili macie plan, więc jeśli dopiero założyliście konto, to macie plan free, taki podstawowy, bezpłatny, ale też jest w nim bardzo dużo funkcjonalności, więc też warto lepiej poznać Geniali, zanim się podejmie decyzję o ewentualnie kupieniu jakiegoś planu płatnego. Tutaj mamy przejście do, możemy sobie wylogować się. Zresztą o tym przypominam zawsze, żeby się wylogowywać. I mamy ustawienia. I w tych ustawieniach możemy sobie uzupełnić nasz profil, ale także zobaczyć, ile czasu na przykład jeszcze możemy korzystać, jeśli mamy plan płatny. Możemy sobie wygenerować fakturę. Możemy zmienić sobie też sposób logowania, podłączyć inne media społecznościowe, więc to tutaj w tych ustawieniach możemy też sobie dodać właśnie zdjęcie do profilu i mamy
tutaj taki właśnie przycisk. Jeśli coś tam klikniecie, wejdziecie gdzieś nie wiadomo gdzie i będziecie chcieli po prostu wrócić do tego ekranu startowego, to klikacie ten przycisk Genially w lewym górnym rogu i po prostu przejdziecie w to miejsce. Po zalogowaniu się od razu trafiamy do takiej jakby naszych zasobów, czyli tu widzimy wszystko to, co do tej pory stworzyliśmy, wszystkie nasze prezentacje, wszystkie nasze prace w Genially w tym jednym miejscu. I tuż od razu pojawia się pierwsze z wielu, wielu menu, które spotkamy w Genially. Mamy takie dwa podstawowe przyciski, czyli ta zakładka, tu przenosimy się do wszystkich naszych prac i u góry mamy przycisk, gdzie możemy zacząć tworzyć nowe prace. I mamy jeszcze takie dwie rzeczy. To jest taka nasza marka. Jeśli nie macie konta Master, to jest najdroższe możliwe konto, ta zakładka Was nie za bardzo nie powinna interesować, ponieważ po prostu jest zarezerwowana tylko dla tych osób. Tu można sobie swoje własne na przykład logo wstawiać zamiast logo Genially, to logo możemy sobie tutaj dodać. I mamy też taką zakładkę na dole, inspiracje. W tych inspiracjach znajdziecie prezentacje przygotowane głównie przez ludzi z zespołu Genially. I możecie po prostu zacząć wzorcowe zastosowanie, wykorzystanie szablonów, które się znajdują w Genially. Więc też polecam, żeby sobie przejrzeć, może akurat czymś się zainspirujecie. Ta baza bardzo duża, tak jak widać, suwak nie jest bardzo, jest baza ograniczona, po prostu wybrane jest dobrze, to wybrane prace. Dobra, klikam, przywracam do tego ekranu, z którego zrobiliśmy, czyli możemy teraz zobaczyć wszystkie nasze prace. To jeszcze trochę ładuje. I cały ten układ składa się z dwóch części. Są foldery i są pliki. Foldery są rezerwowane, tylko widzę taką gwiazdkę. To oznacza, że tworzenie folderów jest tylko w wersji płatnej. Jedyny folder, do którego macie dostęp w wersji bezpłatnej, to jest kosz. Ten kosz jest bardzo przydatny, ponieważ jeśli przez przypadek usuniecie którąś ze swoich prac, którąś ze swoich prezentacji, przez 30 dni możecie ją znaleźć w koszu i ją odzyskać. Więc tu mam wszystkie moje usunięte ostatnio prezentacje. One przez 30 dni tutaj sobie będą siedziały i w każdej chwili po prostu mogę kliknąć przycisk Recover, wtedy ta prezentacja wraca do bazy. Dobra, ta prezentacja wraca do bazy. Jeśli chcemy ją na stałe usunąć, klikamy kosz, możemy też usunąć wszystkie prezentacje. Aha, dobra, wyłączę swoją kamerę. Widzę taką. Okej. Czy jest lepiej? Jest lepiej, dobra. Super, będzie później nagranie, więc też myślę, że jeśli będzie coś, nie będę czegoś powtarzać, tylko po prostu będę szła dalej, gdzie będzie można sobie dokładnie to wszystko obejrzeć i jeszcze raz przeanalizować. Wychodzimy z folderów. Tutaj są wszystkie prezentacje, które do tej pory stworzyłam, poza tymi, które już są w jakichś folderach. I tak jak widzicie, jeszcze jest taki znaczek na różowym tle, takie dwie osoby, to oznacza, że ta prezentacja została albo mi udostępniona, albo ja ją komuś udostępniłam i pracuję z jakąś inną osobą, więc też możecie sobie takie prezentacje, klikając tu collaborations, wyskoczą Wam wtedy same te prezentacje, które tworzyliście z kimś. I jak widzicie, najedziemy na prezentację, pojawia się kolejne menu.
co możemy zrobić z taką prezentacją. Jeśli klikniecie przycisk edycji, otworzy Wam się okno, gdziecie mogli tę prezentację przerabiać. I to jest też taka ważna informacja na sam początek. Jeśli zamieścicie gdzieś Waszą pracę w Genially, gdzieś w internecie, wyślecie uczniom, a później ją edytujecie, nie musicie wysyłać drugiego linku, bo wszystkie zmiany są wprowadzane automatycznie i ten pierwszy link cały czas przenosi do tej zaktualizowanej prezentacji. Możecie tutaj też właśnie z tej zakładki My Creations podejrzeć sobie każdą prezentację, wyświetlić ją na pełnym ekranie, zobaczyć jak działa. Ja tu mam taką ikonę, ale to też jest w przypadku posiadaczy konta płatnego, można wtedy taką prezentację pobrać w formacie obrazka, PDF-u albo HTML i wtedy może ona działać bez internetu, czyli możecie sobie na przykład, jeśli w szkole jest problem z internetem, można sobie na pendrive'ie zanieść i wtedy korzystać bez dostępu do internetu. Tu macie możliwość zaproszenia kogoś do współpracy przy prezentacji, a w tym miejscu, właśnie to jest bardzo ważny przycisk, możemy nasze prezentacje udostępniać. I od razu, szybciutko zobaczcie, tu jest mnóstwo opcji udostępniania. Najprostsza jest przez link i też osoby, które mają konto bezpłatne, mogą korzystać z tej pierwszej wersji linku i dla osób, które mają konto płatne jest druga wersja. I czym ona się różni? Ta wersja bezpłatna pokazuje nam Genially osadzone, zobaczcie, na stronie, jest tu dalej przejście, po prostu jakieś propozycje innych prac, widzimy różne tutaj zakładki, widać informacje na temat firmy, na temat Genially, jest to po prostu, nie zajmuje to całego ekranu, w pewnym momencie jest to opięte i niżej po prostu wchodzimy sobie, też tak jak widać, jesteśmy na platformie. Jeśli skorzystamy z tego drugiego linku, zobaczcie jak jest różnica, tylko to mówię też, którzy mają konto płatne, wyświetla się to na całym ekranie i jeśli będziemy przesuwać, scrollować myszą, to nic tam na dole nam się nie pojawi, po prostu zajmowało cały ekran. Macie też możliwość wstawiania, czyli wszystkie osoby, które prowadzą blogi, które prowadzą strony internetowe, mają możliwość osadzania Genially w tych miejscach, żeby było ono interaktywne. Też jest to super opcja. Jak widzicie, są też dwa kody, ponieważ jeśli skopiujecie ten pierwszy kod i sobie go tam na przykład na swój blog wstawicie, to różne te elementy interaktywne, które będą się wyświetlały w Genially, nie będą wychodziły poza ramkę Waszej prezentacji. Jeśli wybierzecie drugą opcję, to te elementy interaktywne mogą wychodzić poza ramkę Waszej prezentacji. Te kody też są ważne, jeśli będziecie chcieli włożyć jedno Genially do innego Genially. To wtedy też kopiując taki kod możecie po prostu mieć prezentację w prezentacji. Możecie wysyłać przez e-mail, przez sieci społecznościowe i też jest bardzo właśnie ciekawa opcja, którą uwielbiam, ponieważ dużo osób teraz korzysta albo z Google Classroom, albo z Microsoft Teams. Możecie sobie bezpośrednio na przykład w Microsoft Teams takie Genially, które stworzyliście, osadzić w zespole, danym zespole, żeby uczniowie mieli do tego dostęp. I też to możecie zrobić na dwie możliwości. Możecie udostępnić bezpośrednio w zespole albo utworzyć zadanie. Ale to myślę, że tego nie będziemy omawiać. Ważne, że po prostu wiecie, że taka możliwość jest. Tak, i ta opcja jest w darmowym Genially. Więc po prostu daje nam to mnóstwo możliwości. To jeszcze nie jest koniec opcji w tej naszej, jakby bym powiedziała, w zbiorze prac, czyli galerii prac, bo mamy jeszcze trzy kropeczki
I to po prostu są jakieś proste działania, proste zadania. Możemy usunąć prezentację, tylko pamiętajmy, że ona wtedy trafia do kosza, możemy ją jeszcze odzyskać, bo już też były takie przypadki, że ktoś strasznie się przeraził, się napracował, myślał, że skasował, a nic takiego się nie stało. Możecie ją skopiować. Jeśli macie dostęp do folderów, to możecie przenieść do folderu i także zobaczyć statystyki, ile razy dana prezentacja została wyświetlona. I to jest to. Więc tutaj mamy ten cały nasz zasób. A co jeśli chcemy stworzyć Geniali? Mamy drugą zakładkę. I zobaczcie, przejście do tworzenia Geniali jest albo tutaj, albo tutaj. To jest link, który nas odniesie do tego samego. Czy klikniemy tutaj utwórz Geniali, czy tutaj klikniemy utwórz Geniali, przechodzimy na taką tu stronę, gdzie macie całe kategorie szablonów. Są kategorie różnych szablonów gotowych, które można wykorzystać. I na samym dole, tutaj w rogu, macie coś takiego jak pusty szablon. I bardzo ważne jest na samym początku, żeby przejrzeć sobie, jak wyglądają te szablony, ponieważ możecie mieć wtedy takie wyobrażenie, do czego możecie je wykorzystać. To są szablony, które od razu są stworzone z animacjami, dalej jest pogłos. To są od razu dodane animacje, są dodane przejścia, więc bardzo łatwo taki szablon przerobić, żeby osiągnąć właśnie jakiś zamierzony przez nas efekt. Osoby, które już dłużej pracują w Geniali, bardzo chętnie wybierają pusty szablon, gdzie mogą po prostu tworzyć sobie wszystko zupełnie od podstaw. Ja proponuję po prostu, żeby kliknąć sobie jeden z tych działów i zobaczyć, co tutaj nam się otworzy. Teraz wchodzimy sobie do dziedziny, mam wszystkie szablony. Tego jest bardzo dużo, jak widać. Żeby cofnąć się do tego, tam gdzie mamy te całe takie zestawienia tych szablonów, musimy teraz kliknąć przycisku B, bo jeśli klikniemy, znowu się pojawimy na tej stronie. Bo wszystko to, te wszystkie kategorie mamy teraz z lewej strony i nawet one są bardziej szczegółowe. Jeśli jest tych kategorii, pojawiają tu się także jest taki spis treści podkategorii, więc możemy sobie konkretnie wybrać, o jaką podkategorię nam chodzi. Tutaj na przykład mam szablony escape roomów. Więc jak klikniecie szablony sobie z breakout, macie szablony escape roomów. Tak, widzę teraz, że piszecie, że słabo słychać i że kiepsko dużo osób jest zalogowanych. Szablony escape roomów akurat mamy tutaj. Możecie też sobie wpisać w górę hasło, po którym będziecie szukać. Na przykład jeśli sobie wpiszę escape room, to po prostu wyskoczą mi wszystkie szablony związane z escape roomami. To jest też przez słowa kluczowe, tylko no niestety powinniśmy wpisywać te hasła w języku angielskim, ponieważ no, niestety nie sługuje Geniali wersji polskiej. Później wrócimy sobie jeszcze do tych szablonów. Pokażę Wam, jak w łatwy sposób można pozmieniać różne opcje w szablonach, tak jak na przykład w prezentacjach. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że mamy oznaczenie szablonów premium,
i są darmowe. Jeśli zaznaczycie sobie free, to będziecie mieć same szablony darmowe. Więc jeśli nie macie płatnego konta, możecie sobie po prostu wybierać szablonów, z których możecie korzystać. Tak jak ale w tym momencie będę Wam chciała pokazać, jak funkcjonują różne opcje podczas tworzenia Geniali i dlatego skorzystam z pustego szablonu. Klikniemy Blank Creation i to jest pusty szablon, gdzie nie będzie żadnych gotowych elementów. Macie do wyboru gotowe wymiary, takie najbardziej typowe. To są też wymiary, które pojawiają się w różnych szablonach tych gotowych. Możecie także stworzyć coś o wymiarach, które sami sobie ustawicie. Domyślnie jest ustawione są rozmiary prezentacji. Tak jak widzicie, 1200 na 675 pikseli. To jest także wymiar poziomej infografiki. Mogę w dowolnym momencie zmienić sobie te rozmiary. Jeśli zacznę tutaj coś wpisywać, jeśli nie odkliknę tej opcji, proporcje zostaną zachowane. Czyli po prostu będzie się wszystko proporcjonalnie zmniejszało. Jeśli odkliknę, mogę wstawić sobie, wpisać dowolną szerokość, dowolną wysokość, ale zostanę przy tym myślnym wymiarze i klikam przycisk Create. I otwiera nam się pusty szablon. Tak to wygląda. I teraz bardzo ważna sprawa, to jest menu z lewej strony. Ja to menu nazwałabym menu dodawania, ponieważ przy użyciu tego menu możemy dodawać różne elementy do naszego Geniali. Poczynając od z kolejnych stron, to jest troszeczkę tak jak na przykład w PowerPoincie, możemy dodać kolejne slajdy i tutaj dodajemy sobie kolejne strony. Mamy możliwość wstawiania tła, czyli dodajemy do naszej prezentacji, albo jeśli to będzie escape room, albo interaktywny obrazek, tak, co tam sobie wymyślimy. Mamy możliwość dodania tła, czy z naszego komputera, czy z linku, czy po prostu możemy dobrać sobie dowolny kolor tego tła. Możemy wybrać z biblioteki Geniali, z Pixabay, więc też tych możliwości jest bardzo dużo. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem i można powiedzieć, że czymś, co wyróżnia Geniali, jest możliwość osadzania różnych treści, takich jak dźwięki. I możemy przesłać jakiś dźwięk z naszego komputera albo nagrać bezpośrednio w Geniali i wstawić sobie dźwięk. Czyli może to być jakieś nagranie dla naszych uczniów albo poprzez link z jakiejś platformy, która umożliwia przechowywanie nagrań. Możemy dodawać filmy, między innymi z YouTube'a i z Vimeo. I bardzo taka ważna opcja, w tym miejscu możemy wklejać kody z różnych stron, dzięki czemu do naszych prac w Geniali wklejamy interaktywne treści. Mamy tutaj także takie stworzone gotowce, różne takie gotowe zestawienia, gdzie możemy sobie wstawić w dowolnym momencie do Geniali jakieś spisy treści, wykresy, diagramy, galerie obrazków, różne takie gotowe elementy. Mamy elementy interaktywne. To jest właśnie jedna bardzo krytyczna cech Geniali, ponieważ możemy tam w bardzo prosty sposób do tych elementów interaktywnych, na przykład jeśli sobie kliknę na czegoś, mogę sobie ukryć tutaj pod tym
znaczkiem filmu. Po kliknięciu na przykład znaczka wyświetli się i oczywiście w tym momencie interaktywne elementy działamy, czy to będzie jakiś kształt, czy obraz, czy tekst, do każdego z nich będzie dodać jakąś inność. Mamy też coś takiego jak zasoby i tu też jest bardzo bogata baza, mamy bazę, jeśli klikniecie sobie Show More, to zobaczycie całą bazę ikon, możecie też wpisywać poprzez hasła kluczowe, po prostu wpisać sobie nazwę, czego szukacie. Na przykład wpiszę sobie klucz i po prostu pojawią się wszystkie powiązane z tym kluczem obrazki. Mamy różne kształty, które możemy wstawiać i dowolnie modyfikować, czyli jak na przykład sobie wstawię taki kształt, mogę zrobić z nim bardzo dużo. I teraz już też na pewno widzicie, że tutaj pojawia się takie menu. Ja to nazywam, że to jest takie menu zmiany wyglądu. Dzięki temu możemy zmienić, jak wygląda wstawiony przez nas element. Czyli to menu pomaga nam dodawać różne elementy do naszych prezentacji, a to menu u góry modyfikować wygląd każdego z tych elementów. Czyli między innymi mogę zmienić sobie kolor na jakiś inny. Mogę dodać też przezroczystość. Wtedy element będzie transparentny. Mogę także automatycznie ustawić pozycję. Jeśli po prostu chcemy, żeby dany element znalazł się w którymś rogu, po środku, więc tutaj bardzo łatwo, bardzo szybko możemy to zrobić. Mamy też coś takiego jak warstwy, ale do tego też jeszcze wrócimy. Więc dzięki temu menu u góry możemy zmieniać to, jak wyglądają nasze elementy. Mamy też możliwość wstawiania obrazków. Są to obrazki z naszego komputera i też taka ciekawa rzecz, mogą to być zarówno obrazki, jak i gify. Czyli jeśli przygotujemy sobie jakiś gif, na przykład nagramy, jak wykonujemy jakąś czynność na naszym ekranie i z tego filmu stworzymy ten materiał w formie gifa, możemy też dodać go tutaj przez tę zakładkę obrazek. Możemy sobie wklejać linki do obrazków albo wyszukiwać coś z zasobów Genially i mamy tutaj także zasoby Pixabay, jak klikniecie pokaż więcej, wystarczy, że wpiszecie jakąś nazwę po angielsku, na przykład chcę znaleźć sobie na przykład wilka, wpisuję wolf, klikam i za chwilkę wyszuka mi ilustracje z wilkami, które po prostu w łatwy sposób mogę sobie dodać do mojej prezentacji. Po prostu klikam i obrazek się pojawia. Na samej górze mamy możliwość dodawania tekstu. Mamy takie domyślne, jakby na górze nagłówek, taki mniejszy, prawda, mamy też taki tekst, prawda, gdzie możemy różne treści wpisać. Możemy dodawać też listy i listy numerowane. To też jest bardzo, bardzo dobra opcja. Też jak pewnie widzicie, to menu zmiany wyglądu w przypadku tekstu bardzo, no jest dużo bogatsze i można zrobić tutaj bardzo dużo rzeczy. Na przykład jeśli zrobię sobie listę zwierząt, na przykład będzie pies, kot i koń, mogę teraz ten tekst dowolnie modyfikować, mogę go pogrubić, zmniejszyć, zwiększyć, zmienić czcionkę, mogę właśnie zwiększyć czcionkę, zmienić rodzaj czcionki, mogę go podkreślić,
Ale co jest ciekawe, mogę też rozszerzyć odstępy między literami, zwiększyć odstępy między literami i mogę także zmniejszyć odstępy między wierszami. I jeśli bym miała akapity, też mogę zmniejszyć lub zwiększyć odstępy między akapitami. I w każdym momencie mogę też zmienić listę punktowaną na listę numerowaną. Więc te możliwości zmiany edycji czcionki też są bardzo, bardzo duże. Więc to są na razie te dwa pierwsze typy menu w edycji i to jeszcze nie jest koniec, ponieważ mamy kolejne możliwości. Pokażę to teraz na przykładzie jednego z kształtów. Wybiorę kształt, któremu od razu mogę zmienić też kolor. Zmienimy sobie kolor na brązowy. Mogę ten obrazek teraz tak obracam. Jak widzicie, tutaj pojawiają nam się podczas obracania stopnie. Więc mogę ustawić ten obrazek pod takim kątem, pod jakim chcę. 90 stopni. Mogę ten obrazek teraz dowolnie modyfikować. Jeśli zechcę, mogę nadać mu dowolną animację, ponieważ jak zobaczycie, jak kliknęłam na jakiś obrazek, pojawiają się opcje. W zasadzie tutaj mamy teraz trzy opcje. To jest bardzo ważna opcja. Klikniemy, pojawi nam się menu. Menu z tej strony jest to menu animacji. Menu animacji. I drugie, menu interaktywności. I w zasadzie te dwa rodzaje menu sprawiają, że też Genial jest tak niesamowitym narzędziem, które właśnie pomaga, pozwala uczniowi być w aktywny sposób, poznawać treści, które zamieszczamy. I właśnie... pomaga też jakby w kreatywny sposób przekazywać, no, znaczy tworzyć ciekawe materiały. W każdym momencie, jeśli stwierdzimy, że ten obiekt jednak chcielibyśmy zamienić na jakiś inny, wystarczy, że klikniemy Replace i będziemy mogli go wymienić na jakiś dowolny z kategorii kształtów. Zobaczcie, więc to też jest bardzo, bardzo sprytne. Jeśli wybierzemy element z jakiejś kategorii, mamy zawsze możliwość na bardzo łatwą zmianę go. Nie trzeba go kasować i wstawiać czegoś innego. Czyli mamy kolejne menu do wyboru i też zajmiemy się nimi już za chwilkę. Teraz pokażę Wam jedną drobną rzecz. Szybciutko stworzymy prosty efekt animacji. Wybiorę sobie teraz z kategorii, z zasobów. W zasobach sięgam do linii i strzałek. I wybiorę sobie taką strzałkę. Zmienię jej kolor na czarny. Troszeczkę zmniejszę. I teraz, jeśli chcę ją skopiować, najłatwiejszy sposób na skopiowanie to po prostu jest skrót klawiszowy Ctrl-C, Ctrl-V i mamy już zduplikowaną tej samej wielkości linię. Teraz obrócę ją pod kątem 90 stopni. I stworzyliśmy sobie coś takiego, taki X. Jeśli będę chciała tę moją konstrukcję teraz obrócić, mam dwie możliwości. Albo zaznaczam
i klikam grupowanie, wtedy te dwie kreski są postrzegane jako jeden obiekt. Więc nieważne, za co chwycę i gdzie pociągnę, one po prostu zawsze będą ze sobą zszczepione. Jeśli chwycę za róg, mogę je dowolnie powiększać. Stanowią po prostu całość. Jeśli dodam do tego jakąś animację, to będzie to animacja dla tego całego obiektu. Jeśli później te kreski rozgrupuję, to stracę animację, jeśli bym taką animację dodała. Teraz zrobimy sobie właśnie taki prosty efekt, ale myślę, że dość ciekawy. Znowu sięgnę do kształtów. I zmienię kolor. Będzie to jakiś taki jasny brąz. Może coś takiego. I najłatwiejszy sposób na zduplikowanie takiego elementu, który stworzyliśmy, bo ja tak jak mówiłam, Ctrl-C, Ctrl-V, potrzebuję czterech takich elementów. Ustawiam je tutaj. Będzie, to jest taka moja próba stworzenia bardzo prostego, będzie bardzo prosty młyn. Wiatrak, zobaczcie. Jeśli mam problem, żeby ustawić to równo pod kątem 90 stopni, pokażę Wam teraz taką sztuczkę. Klikacie Ctrl i M i pojawia Wam się takie okienko. I to jest kolejne menu, które bardzo ułatwia pracę, jeśli chcecie dokładnie, z dużą dokładnością ustawić jakiś element. Można szczegółowo określić, jaką ma mieć szerokość i wysokość. Każdy obrazek, każdy kształt, każdą grafikę. Możecie też ustawić na osi X, Y, gdzie dokładnie, w którym miejscu ma ten element się znajdować. I możecie także ustawić, ile stopni chcecie obrotu. Więc jak kliknę 90 stopni, mamy 90 stopni. Tutaj zrobię to samo. I w prosty sposób mamy nasz wiatrak. Skasuję teraz ten tekst, żeby nam nie przeszkadzał. W ogóle zobaczcie, mogę zaznaczyć sobie wszystko, zamknę też to, mogę zaznaczyć wszystko klikając, przeciągając myszą, zaznaczam elementy, których już nie chcę, klikam przycisk delete, znikają. Teraz ten element zaznaczę i zgrupuję. Więc stało się to jednym obiektem. I teraz, jak już jest jednym obiektem, ustawimy pod kątem 45 stopni i zobaczcie, mamy bardzo prosty wiatrak, zrobiony z tych podstawowych elementów. I teraz przesuniemy go troszeczkę. Pokażę Wam, jak działa animacja. Zanimujemy teraz skrzydła wiatraka. To zamknę. Klikamy menu animacji. Będę chciała, żeby kręciły się żeby to się kręciło, tak, to klikam sobie, mam do wyboru różne rodzaje animacji. Mogę zdecydować, czy chcę, żeby dany obiekt, żeby był jakiś efekt wejścia. W pewnym momencie pojawi się w mojej animacji. Mogę zaplanować efekt wejścia, więc wtedy mi zniknie. To są różne sposoby, w jaki sposób może znikać z animacji. Mogą być efekty, które będą trwały non-stop, cały czas, czyli jeśli będzie wyświetlony ten slajd, to cały czas będzie tutaj się coś działo. Jestem akurat zainteresowana efektem takiego kręcenia się. Może kręcić się w lewo lub może kręcić się w prawo. Można też dodawać efekty przy najechaniu myszą, czyli jeśli najechałabym myszą, mogę
po prostu dodać jakiś efekt. Jeśli będę najeżdżać, to po prostu ten efekt będzie się dział. Też ciekawa opcja, na przykład takiego powiększenia. Najeżdżam i wtedy skrzydła się powiększają. Ale wybierzemy teraz, tutaj zlikwiduję, wybierzemy taki efekt ciągły, będą się kręciły, a później na przykład odpadną i wylecą z prezentacji. Klikam wyjście, w jakim kierunku będzie znikać, będą znikać i w jaki sposób na przykład wytoczą się. Mogę też ustalić, żeby ten efekt wyjścia, na przykład, żeby to było po 2 sekundach. I z jaką prędkością, ile czasu to będzie trwało. Kiedy to już zatwierdzę, żeby zobaczyć moją animację, muszę kliknąć oczko, ponieważ tutaj jest podgląd tego, jak to po prostu ta prezentacja będzie wyglądała ze wszystkimi animacjami i elementami interaktywnymi. Muszę też najpierw nazwę to prezentacja, musi mieć jakąś nazwę, żeby można było podejrzeć. I klikam. Bardzo, bardzo prosty sposób. Możecie po prostu tworzyć takie elementy, które zaskoczą totalnie waszych uczniów. Nie musicie szukać często gotowców. Takie opcje, możliwości dodawania różnych elementów sprawiają, że po prostu możemy tworzyć w Geniali też różne animacje. Czyli omówiliśmy sobie menu dodawania elementów, tak wstępnie, bo za chwileczkę zajmiemy się też trochę szczegółami. Menu zmiany wyglądu, prawda, wizualnej warstwy tych elementów oraz przyjrzeliśmy się menu animacji, zostało nam jeszcze menu interaktywności. Menu interaktywności umożliwia nam dodawanie różnych dodatkowych elementów do naszych materiałów. Może tutaj dodam jakiś kolejny element. Na przykład, jeśli chciałabym dodać film, akurat powiedzmy, że będzie to film z YouTube'a, klikam interaktywność i mam kilka możliwości. Mogę dać link do tego filmu. I w przypadku akurat filmów, różnych ćwiczeń, zadań interaktywnych nie rekomenduję dodawania linku. Jeśli chcemy na przykład zamieścić jako jakiś dodatkowy zasób stronę internetową, gdzie po prostu jest dużo materiałów, to faktycznie opłaca się dodać link. Ale jeśli dodacie link do filmu na YouTubie, uczniowie trafią na platformę YouTube i od razu będą rozproszeni, będzie pokusa, żeby sięgnąć po inne filmy, więc jeśli zamieszczacie film, lepiej wybrać na przykład którąś z tych opcji. To też zależy od tego, co chcecie dodać. Może jeszcze po prostu wstawię jeden znacznik, taki plusik. Zmienię mu wygląd, niech będzie niebieski. Zrobimy jeszcze, żeby pulsował, więc klikam animację i będę chciała, żeby pulsował cały czas, więc klikam ciągle i włączymy puls. I teraz będziemy mieć możliwość dodania do niego jakiegoś rodzaju interaktywności. Mamy 4 opcje. Ta opcja, idź do strony, jest w tym momencie wygaszona. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w naszej prezentacji mamy tylko jedną stronę. Więc żeby ta opcja nam się uruchomiła, przejdziemy tutaj dodaj, bo chcemy coś dodać, czyli menu dodawania elementów. Przechodzimy do stron i klikamy dodaj stronę.
Dodawanie stron też nie jest taką prostą sprawą, ponieważ znowu mamy dużo możliwości. Mamy, tutaj są szablony, różne szablony prezentacji, które możemy wybrać z tytułami, z możliwością dodawania od razu zdjęć. Tu akurat wybierzemy sobie pustą kartkę, ale jeśli byśmy chcieli na przykład zrobić sobie jakiś duży tytuł, sekcję, możemy wybrać sobie coś takiego gotowego. Możemy także wybrać sobie stronę z dowolnego zasobu Geniali, tylko musi nam się zgadzać rozmiar. Czyli jeśli teraz mamy rozmiar prezentacji, to będzie nam na przykład pasowała prezentacja, będzie nam pasowała pozioma infografika i wtedy po prostu możemy sobie wstawić jedną dowolną stronę z dowolnego szablonu prezentacji. Klikniecie sobie dowolną prezentację, dowolny szablon, możecie wybrać sobie jedną, dwie, trzy, cztery strony, jakie chcecie, żeby po prostu można mieszać różne style, po prostu to, co Wam w tym momencie będzie najbardziej potrzebne. Mamy też możliwość wstawienia sobie strony z jakiejś swojej wcześniejszej pracy. Więc też jest to bardzo, bardzo wygodne. W tym momencie po prostu dodam, wybiorę sobie pustą stronę, to jest pierwsza opcja, pierwsza możliwość, jedną pustą stronę i ją dodam. I teraz zobaczcie, że mamy wszystkie cztery możliwości aktywne. Pierwsza opcja to jest dodanie jakiejś treści do 250 znaków. Będzie nam się to wyświetlało ładnie w okienku. Jeśli tego tekstu będzie więcej, poprosi nas o to, żeby zmienić na window. I teraz zobaczcie, tak samo jak mieliśmy przy szablonach, że na początku wyświetlało się takie menu, jeśli klikniemy jedną z tych opcji, później łatwo zmienić na inną kategorię, po prostu z lewej strony pojawia się takie małe menu, gdzie możemy po prostu zmieniać te rodzaje interaktywności. Mamy małe okienko, w którym na przykład napiszemy, tu jest ukryta wiadomość. Jeśli możemy oczywiście dowolnie to też sformatować, możemy dodać obrazek, możemy dodać tabelkę, możemy dodać różne interaktywne materiały, filmy, możemy dodać kody do różnych interaktywnych ćwiczeń. Na razie zostawimy po prostu taki krótki tekst. I teraz w podglądzie, jeśli zobaczymy, po najechaniu na plusik, wyświetli nam się tekst, tu jest ukryta wiadomość. Jeśli mamy więcej materiału, wybierzemy sobie drugą opcję, okno. I to okno może wyświetlać się, być takie po prostu małe, może mieć wielkość średnią albo może być bardzo duże. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda takie duże okno. No, możemy nazwać ten element. Wtedy nazwa będzie wyświetlała się tak samo, jak po prostu cała zawartość tego małego okienka. Zaraz Wam w ogóle pokażę, tu jest ukryta wiadomość, napiszemy kliknij. Zobaczmy w podglądzie, jak najadę, wyświetla mi się kliknij i treść, którą wstawiłam do okienka, pojawi się dopiero, kiedy faktycznie kliknę, tu jest ukryta wiadomość. Gdyby tu było więcej treści, po prostu to okno będzie się otwierało prawie na całą wielkość mojego Geniali. Kolejną opcją jest przekierowanie do innej strony. I to jest opcja bardzo chętnie wykorzystywana przy wszelkiego rodzaju escape roomach, quizach, gdzie chcemy, żeby kliknięcie w jakiś element sprawiło, że przenosimy się w inne miejsce w prezentacji, do innego slajdu. Więc tu akurat mam tylko jeszcze jeden slajd, który zaznaczam. Gdybym miała więcej slajdów, po prostu wybieram, który chcę wybrać. I też jest taka porada, dobrze jest nazywać sobie slajdy, ponieważ później będzie Wam dużo łatwiej wybrać właściwe.
no będą takie malutkie i możecie też niekoniecznie rozróżnić, na którym slajdzie co jest, więc dobrze po prostu sobie zmienić ich nazwę, tak żeby właśnie była z czymś powiązana. I teraz, jak to zapisałam, podejrzymy po kliknięciu w plusik. Przenieśliśmy się na pustą stronę. Czyli wszędzie tam, gdzie uczniowie będą szukali jakichś ukrytych wskazówek, gdzie będą po prostu musieli kliknąć jakiś element, możemy po prostu ukryć dla nich jakąś wiadomość, przekierować ich w inne miejsce, otworzyć po prostu odkryć przed nimi całe bogactwo zasobów. To są takie bardzo podstawowe opcje w menu. Pojawia się jeszcze jedno menu, czyli mamy menu dodawania treści do Geniali, mamy menu modyfikowania tych elementów, ich wyglądu, mamy menu animacji i menu dodawania interaktywności. Ale jeśli wrzucimy bardzo specyficzne treści, czyli na przykład, akurat to jest w przypadku dźwięków i filmów, pojawi nam się jeszcze jedno menu. Jeśli nagracie jakiś dźwięk, na przykład polecenie dla swoich uczniów, nagrywamy w zakładce Insert Audio, dźwięk od razu pojawi wam się. Nagranie pojawi się na wskazanym slajdzie. I zobaczcie, że tutaj poza ikonką tej animacji, gdzie możemy przejść do menu animacji, pojawia się taka zębatka. Jeśli klikniecie zębatkę, to pojawi wam się takie menu. I to jest menu charakterystyczne dla plików dźwiękowych i dla filmów, jeśli zamieścicie jakieś filmy z YouTube'a bezpośrednio w Geniali, to też takie menu będziecie mieli. Dzięki niemu możecie na przykład ustawić sobie autoplay. Dźwięk będzie odtwarzał się automatycznie, kiedy tylko włączycie ten slajd. Możecie także zapętlić dźwięk, czyli ten dźwięk będzie odtwarzany non-stop. Jeśli na przykład będzie słówko jakieś w jakimś języku, to po wejściu na slajd, na przykład z obrazkiem, będziecie cały czas słyszeli wymawiane to słówko. Możecie także ukryć odtwarzacz. W tym momencie tutaj widzimy ten odtwarzacz, ale jeśli włączę podgląd, odtwarzacza nie będzie, ale dźwięk sam się odtworzy. I podobnie to działa, jeśli będziecie wstawiać film z YouTube'a. Ja akurat dodam jeden z moich tutoriali, skopiuję i jeśli dodam go do Geniali, zakładka Insert Video, czyli dodaję jakiś element, czyli menu dodawania, też pojawi mi się to menu, gdzie mogę włączyć, prawda, automatyczne odtwarzanie, zapętlenie, czyli film będzie odtwarzał się cały czas w kółko. Mogę go wyciszyć, mogę także ustawić, od której minuty i sekundy zacznie się odtwarzanie. Czyli też nie musi ten film zacząć odtwarzać się od samego początku. Czyli to jest to menu kółka zębatego, które pojawia się we wstawianych dźwiękach audio i wideo. I zostało nam jeszcze jedno bardzo ważne menu. Sobie na stronę, a w zasadzie dwa, bo jeszcze nie powiedziałam wam o bardzo ważnym menu przejść między slajdami. To jest też bardzo ważne, często się o tym zapomina. Możemy ustalić styl przejść, czyli jak te slajdy, jeśli będziemy mieć tryb prezentacji, będą przechodziły jeden w drugi, poziomo, pionowo, czyli od góry do dołu, albo będą po prostu wychodziły ze środka, pojawiały się tak jakby centralnie, nie od góry, nie gdzieś z boku, tylko
Zobaczcie, mamy tutaj trzy opcje w tym menu, które jest tu w stronach, w tych przejściach. Trzy opcje. Czyli mamy przejścia. Jeśli wybierzemy styl przejścia, możemy kliknąć i dodać go do wszystkich slajdów, czyli wszystkie slajdy będą automatycznie przechodziły jeden z drugi w ten sam sposób. Macie też jeszcze coś takiego jak canvas i w tym miejscu jeszcze możecie zawsze zmienić rozmiar waszej pracy. Jeśli chcecie, żeby to było 1200 pikseli na 675, możecie jeszcze ten rozmiar zmienić i to też będzie miało zastosowanie do wszystkich slajdów. No ale to tego nie polecam, ponieważ układ elementów nie dostosuje się do nowego wymiaru, to naprawdę gdyby było bardzo wam niezbędne. Mamy jeszcze coś takiego, to jest bardzo ważna rzecz, w zasadzie kluczowa, jeśli chodzi o Genially, nawigacja. Ponieważ te nasze prace mogą być wyświetlane w różny sposób. Są trzy opcje. Pierwsza to jest taka standardowa, typowy styl wyświetlania prezentacji, gdzie mamy po bokach przyciski i możemy decydować, że przechodzimy teraz od jednego slajdu, drugiego do trzeciego i tak dalej. Możemy też zmienić to na tryb wideo i wtedy ustawiamy, ile czasu ma wyświetlać się każdy slajd. Dzięki temu możemy tworzyć takie prezentacje, które po prostu będą wyświetlały się w formie filmów, tak jak filmy, możemy także dzięki temu tworzyć animacje poklatkowe. Więc to jest akurat temat, dłuższy temat i nie będę się teraz tym zajmować, ale też bardzo ciekawa opcja. I ostatnia możliwość, bardzo ważna, niesamowicie, przy escape roomach w zasadzie kluczowa, wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby po prostu uczniowie przenosili się po kliknięciu dane elementy w konkretne miejsca w naszej pracy, należy włączyć, to jest tak jakby mikrostrona, działa to trochę tak jak strona internetowa, nie mamy wtedy możliwości nawigowania między slajdami, przenosimy się między slajdami, klikając interaktywne elementy. Interaktywne elementy, do których damy interaktywność, tę interaktywność go to page, te opcje. Więc cała wtedy prezentacja jest na tym zbudowana i w ten sposób na przykład uczeń, który pracuje w escape roomie, nawigacja, pages, przejścia, nawigacja, mikrostrona. W ten sposób uczeń nie ma możliwości po prostu przeklikania slajdów i dojścia do samego końca. Jeśli po prostu nie będzie rozwiązywał zagadek i klikał właściwych przycisków, które pozwolą mu przenieść się do kolejnych slajdów, nie ukończy zadania. I też ta opcja jest wykorzystywana podczas pracy w quizach interaktywnych, między innymi. Więc tu też mamy bardzo duże pole do wyboru, ponieważ możemy sobie wybrać aż z trzech możliwości, w jaki sposób te nasze prace będą się wyświetlały. I wydawałoby się, że to jest już koniec, ale mamy jeszcze jedno takie bardzo ważne menu, które właśnie bym nazwała regułami dla całej tej naszej konkretnej pracy, dla tego konkretnego utworu, dla konkretnej prezentacji. Ustalamy tutaj reguły. Na przykład, czy chcemy się dzielić tym Genially? Czy będzie możliwość pobierania linku do dzielenia się? No to domyślnie jest włączona. Możemy wyłączyć możliwość sprawdzenia, które elementy są interaktywne. Na przykład w tym momencie jest to włączone i kiedy będziemy mieć gotową pracę i uczeń nie będzie w stanie znaleźć tych elementów interaktywnych, może sobie kliknąć ten paluszek i wtedy to, gdzie jest dodana interaktywność, ten element się tak jakby wyróżni i on będzie wiedział, gdzie ewentualnie może kliknąć. My możemy to wyłączyć, klikając to kółko zębate w prawym górnym rogu i jeśli wyłączymy te opcje, uczeń nie będzie widział tej podpowiedzi i to na przykład jest bardzo istotne w escape roomach, ponieważ chcemy, żeby tak szybko nie znalazł tych wskazówek, żeby jednak to była jego praca,
a nie, że wystarczy mu kliknąć i że po prostu będzie wiedział, gdzie na naszym slajdzie powinien szukać rozwiązania. I coś, co jest bardzo istotne i dzięki temu można tworzyć niesamowite rzeczy w bardzo prosty sposób, jest opcja, zobaczcie, przyciągania elementów. Domyślnie wyłączona, ale możemy ją uruchomić. I jest opcja rysowania w Geniali. To jest opcja, którą uruchamiamy dla naszych odbiorców, czyli osób, którym wyślemy naszą pracę. Teraz uruchomię przesuwanie elementów i pisanie na Geniali i zobaczcie, co nam to da, jeśli podejrzymy sobie. Pracę. Mogę teraz przesuwać elementy. Tego elementu, właśnie to jest bardzo ważna rzecz, tego elementu nie przesunę, ponieważ jest do niego dodana animacja. Jeśli są dodane animacje do elementów, nie jesteśmy w stanie ich przesunąć. Czyli to przesuwamy i to przesuwamy. To jest znaczek, że mamy tutaj te elementy, które można przesuwać. A tu jest ikonka pisania. Jeśli ją klikniemy, pojawią się kolory, które możemy wybrać. Na przykład wybiorę zielony, grubość kreski i mogę pod tym pisać. Czyli w bardzo prosty sposób możecie dać swoim uczniom możliwość pisania w tych waszych pracach i możliwość przesuwania elementów. Jak na przykład wykorzystują to nauczyciele. Chciałabym wam pokazać, pewnie niektórzy z was już widzieli, niesamowite prace, które przygotowała Ola Szun-Kamińska. To jest zestaw interaktywnych tablic z Geniali. I Ola przygotowywała to samodzielnie, bez korzystania z żadnego szablonu. Klikam sobie teraz w spis treści. Zobaczcie, mamy różne tablice. Na przykład jest tablica do rysowania dla uczniów. To jest też bardzo prosty sposób zrobiony. Został wstawiony obrazek i po prostu została dodana możliwość pisania. Więc jeśli na następnej stronie możesz rysować, jeśli kliknę ten przycisk, po prostu piszę sobie po tablicy. Tych tablic Ola przygotowała bardzo dużo. To na przykład są spółgłoski, samogłoski, po prostu możemy z tego tworzyć takie modele wyrazów. Zabawy literkami. Ułóż jak najwięcej wyrazów z liter, wyrazu zamieszczonego u góry tablicy. I zobaczcie, to są po prostu jako obiekty, osobne obiekty, dodane literki, które zostały dodane poprzez opcję w tym menu dodawania, w opcji tekstowej. Możemy je przesuwać dzięki uruchomieniu tej opcji przesuwania obiektów i możemy sobie z tych literek układać różne wyrazy. I w zasadzie takie zadania możecie stworzyć na lekcję każdego przedmiotu. Też bardzo polecam układanki z klocków Corbo i taką mam dobrą wiadomość dla was, ci, którzy uwielbiają klocki Corbo, po 30 kwietnia w Geniali, w zasobach Geniali będzie można znaleźć klocki Corbo. Trzeba tylko pisać w wyszukiwarce hasło Corbo. Takie elementy po prostu będą gotowe. Ja ostatnio miałam taką potrzebę, żeby zrobić tablicę chemiczną. Tak, propozycje Oli są wspaniałe. Stworzyłam sobie taką tablicę chemiczną, to akurat też pod kątem mojej mamy, która uczy chemii, też mogła wykorzystywać na zajęciach ze swoimi uczniami. I to akurat, oni akurat mieli robić pochodne węglowodorów.
Jest chemia. Spis tablic, do tych tablic mogę dodać dużo więcej. To jest, jak widzicie, w formie prezentacji są te, są po bokach strzałki, dzięki czemu też możemy przemieszczać się między slajdami. Tego akurat nie likwidowałam, ale pewnie zlikwiduję, żeby po prostu korzystać, przenosić się dzięki spisowi treści. To jeszcze nie jest dokończone, tu są po prostu takie domyślne hasła. Kliknę sobie pochodne węglowodorów. No, kliknijcie się. Coś mi się chyba teraz w tym momencie zacięło, dobra. I przygotowałam sobie taką prostą tablicę, gdzie mogę ułożyć jakiś wzór. Mam literki, mam cyferki, prawda, mogę sobie układać. I tutaj mam modele atomów, z których mogę układać różne modele cząsteczek. Więc to można wykorzystać w bardzo prosty sposób. Na lekcjach można sobie takie tablice bardzo, bardzo szybko stworzyć. Jeśli na przykład chcecie tworzyć takie tablice, bardzo polecam przygotowanie sobie takiej osobnej prezentacji, może być na pustym szablonie. Jeśli będę chciała teraz przejść do tego panelu głównego Geniali, przejść do moich prezentacji, to muszę kliknąć to G, pamiętacie, nie? Jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy, mogę otworzyć link w nowej karcie. Dzięki temu nie zamknę tej prezentacji. A pokażę Wam coś, co sobie przygotowałam, żeby ułatwić sobie pracę. Jest to taka moja tablica. Tworzenie tablicy jest dostępne w wersji bezpłatnej. Właśnie to jest piękne. Sobie stworzyłam taką tablicę i wykorzystałam tutaj tylko jedną stronę z szablonu. Z szablonu, który nazywa się, a nie, w zasadzie wykorzystałam później też pustą stronę też w tym szablonie. Szablonie, który nazywa się Corkboard. Zrobiłam sobie spis treści, jakie elementy mam na której stronie i na przykład mam klocki Corbo. W zakładce klocki Corbo przygotowałam sobie modele klocków Corbo. I na przykład bardzo polecam zrobienie sobie czegoś takiego, ponieważ bardzo łatwo możecie później elementy już przygotowane, pogrupowane, tutaj mam na przykład latarki, różne lubki do escape roomów, tutaj przygotowałam sobie matę do kodowania i jakieś, prawda, elementy do kodowania, które w każdej chwili mogę w bardzo prosty sposób wykorzystać, ponieważ w Geniali bardzo łatwo kopiować elementy między jedną a drugą prezentacją. Zobaczcie, wystarczy, że na przykład chcę skopiować same kółka zębate. Wystarczy, że je zaznaczę. Zrobię Ctrl-C. Otworzę sobie jakąś pustą prezentację. O, dzisiaj internet nie jest łaskawy. Czasami działa dużo lepiej. Stworzę sobie tutaj tę pustą prezentację podstawową i wkleję sobie klocki Corbo. Ctrl-V. I wszystkie klocki Corbo, zobaczcie, zostały skopiowane. Ja ich nie grupowałam, więc jeśli puszczę teraz ten element, odkliknę, to każdy klocek mogę osobno przemieszczać. I teraz, co jest wspaniałego? Niektórzy mówią, że matko, ile czasu to zajmuje dodawanie po kolei wszystkich elementów, tych animacji, zmiany rozmiaru tego wszystkiego, że to naprawdę zajmuje dużo czasu. To pokażę Wam teraz sztuczkę, jak sobie z tym poradzić. Będę na przykład chciała stworzyć, coś zbuduję z tych platform, zaznaczam, Ctrl-C, Ctrl-V i na przykład będę potrzebowała, to przesuniemy, zobaczcie, zmniejszę sobie automatycznie wszystkie zębatki, żeby zajmowało mniej miejsca, zaznaczam,
przeciągam, są teraz takie malutkie, nie zajmują mi dużo miejsca. Powiedzmy, że chcę coś zbudować z zielonych platform. Będę chciała, żeby to było trochę mniejsze. Ctrl-C, Ctrl-V. Sobie łączę. I teraz, żeby nie bawić się za dużo, mogę sobie zaznaczyć oba te klocki. Ctrl-C, Ctrl-V. Przeciągam, łączę. I już, zobaczcie, szybko jestem w stanie zbudować duży obszar roboczy. Teraz bardzo ważne jest to, żeby te klocki Corbeau, żeby one mi pasowały. Zobaczcie, one teraz są za platformą. To się stało dlatego, ponieważ najpierw wkleiłam klocki, później wkleiłam platformy. I to, co wklejacie, dodajecie najpierw na stronę, znajduje się niżej. A to, co wklejacie później, znajduje się wyżej. I tę kolejność zawsze możecie zamienić. Wystarczy, że zaznaczycie elementy, które mają być na górze i tu, gdzie po prostu zmienia się te właściwości elementu, tutaj mamy ustawianie w kolejności, są tak jakby warstwy. Wyobraźcie sobie, że te elementy są kartkami papieru. Najpierw położyliśmy kółka, a na tym położyliśmy platformy, które teraz zasłaniają kółka. Więc po zaznaczeniu kółek musimy przesunąć je na samą górę. Możecie zaznaczyć, przesunąć na samą górę, na sam dół, albo jedną warstwę do góry lub do dołu. I teraz zębatki idą na samą górę i jak widzicie, weszły. Jeśli będę chciała dostosować wielkość, też najlepiej robić to przy zaznaczeniu wszystkich. Na przykład może być tak, że ktoś będzie przykładał, powiększał, a później będzie starał się po prostu wszystkie te zębatki powiększyć. Możecie to po prostu zrobić w ten sposób, że zaznaczacie, przeciągacie i teraz w tym momencie powiększacie i patrzycie, czy wam pasuje taka wielkość. I wszystkie zębatki powiększają się automatycznie, więc to jest bardzo proste i intuicyjne. Teraz, jeśli chcecie, żeby tych kółek było więcej, ten rozmiar mi odpowiada, chcemy, żeby było ich więcej, wystarczy, że je wszystkie zaznaczycie i zbiorowo Ctrl-C, Ctrl-V skopiujecie. Teraz dobrze jest je nałożyć równiutko na siebie. Będzie wrażenie, kiedy włączycie tę możliwość przesuwania obiektów, będzie takie wrażenie, że w nieskończoność wyciągacie kolejne zębatki. Więc nie będzie bałaganu, będzie to wyglądało estetycznie. Jeśli znowu teraz zaznaczycie i zrobicie Ctrl-C, Ctrl-V, to macie teraz już po 4 egzemplarze każdego koloru. Ponieważ były już podwójne egzemplarze, jak skopiowaliście, to się skopiowały te podwójne jeszcze raz. Czyli mamy teraz 4 egzemplarze. Jeśli znowu zaznaczycie i skopiujecie, Ctrl-C, Ctrl-V, nałożycie na siebie, macie już po 8 egzemplarzy każdego koloru. Więc to jest bardzo prosty sposób, żeby wyglądało to bardzo elegancko. I teraz włączymy opcję... jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Usuniemy sobie tę platformę. Znowu zaznaczam tak. Ten delete usunięte. Nie chcę, żeby te platformy mi się teraz poruszały. Mogę, żeby mogła poruszać klockami, ale nie chcę poruszać platformami. Mogę to zrobić teraz na dwa sposoby. Albo zaznaczę te platformy i je zgrupuję. I teraz są jednym elementem i ten jeden element, zobaczcie, jest taka kłódka tutaj i unieruchamiam ten element. I teraz w ogóle nie mogę tym poruszyć. To jest jedna możliwość. Odblokuję teraz tę platformę. Widzicie, jest zgrupowana. Nieważne za co pociągnę, to przesuwa się wszystko razem. Rozgrupuję tak, że teraz znowu mogę wyjąć jeden element. Mogę też, zobaczcie, zabezpieczyć to kłódką w ten sposób, że bez grupowania, tylko zaznaczając, jeśli teraz nałożę kłódkę, to każda platforma, zobaczcie, dostała swoją indywidualną kłódkę. Dzięki temu mogę odblokować
dowolny element, czyli na przykład te trzy platformy są zablokowane, a ta jedna nie. Jeśli będziecie mieli na przykład potrzebę taką, jeśli na przykład robicie escape room i macie potrzebę taką, żeby nie, na przykład poruszać jednym elementem, na przykład poruszać lubką albo latarką, a wszystko inne ma być nieruchome, to żebyście się nie napracowali i nie blokowali osobno każdego elementu, polecam po prostu zaznaczenie całego slajdu, wszystkich elementów na całym slajdzie, zablokowanie ich kłódką, wtedy zablokują się wszystkie jako pojedyncze elementy, będzie do każdego dodana indywidualna kłódka i po prostu kliknijcie i odblokujcie ten jeden element, który ma się poruszać, więc zaoszczędzicie sobie naprawdę dużo pracy. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. A, nie nazwałam oczywiście, nazwijmy to po prostu core, bo... A, tutaj akurat był dodany jeszcze element, zapomniałam zdjąć, jeśli nie jesteście pewni, czy gdzieś tam po prostu nie macie do jakichś elementów dodanej animacji, w bardzo łatwy sposób możecie usunąć animację, zaznaczacie po prostu wszystkie elementy, klikam animację, gdzie jest jakaś animacja, była animacja, tutaj zaznaczę sobie żadną, żadna, jest żadna i jest żadna, czyli ta górna opcja, po prostu we wszystkich tych polach zaznaczam żadną i teraz zostały zdjęte wszystkie elementy animacji z tych grafik. Nic tu nie będzie ruszało, możemy teraz sobie podejrzeć, zobaczcie. Więc to też jest taki trik, który pozwoli Wam ułatwić sobie pracę. I w tym momencie, jak mówiłam, a nie włączyłam, zobaczcie, nie włączyłam, gadam o tym i nie włączyłam tej opcji, pamiętajcie, zębatka, muszę włączyć możliwość przesuwania elementów. OK. I w tym momencie platforma jest nieruchoma, a klocki, a i klocków teraz nie dałam na górę znowu, bo słuchajcie, jak teraz klocki skopiowałam, to też mogła z nich zejść ta opcja z tymi warstwami, więc znowu te wszystkie klocki muszę dać na górę, na wszelki wypadek jeszcze, dobra. I teraz powinno już być wszystko w porządku. Możemy układać klocki na planszy. I powinno być ich, tak jak mówiłam, 8. Zobaczcie, bardzo prosty sposób. Namnożyliśmy klocki. Prezentacje zrobione w języku polskim. Można, w ogóle bardzo polecam dołączenie do grupy Discovering Geniali Polska. Na koniec jeszcze pokażę, jak ta grupa wygląda. Tam działa bardzo dużo osób, my się dzielimy tymi naszymi pomysłami, naszymi prezentacjami, wpisujemy hashtagi, więc zapraszam gorąco i niedługo właśnie też szykujemy jakiś też większy projekt, żeby te prezentacje w łatwy sposób można było wyszukiwać. Co Wam jeszcze chciałam pokazać. Bardzo też taką prostą rzecz możecie zrobić, jeśli chcecie ciekawe zadanie dla uczniów. Dodam jeszcze jedną stronę. Jak zrobić, żeby się za bardzo nie narobić? Dodam teraz tło, czyli też to menu z lewej strony, gdzie dodajemy różne elementy do naszych prezentacji. I teraz bym chciała znaleźć jakąś łąkę, jakiś ogródek. Wpiszę sobie garden i dodamy jako tło jakiś ładny ogródek, no może taki. Albo sobie w każdej chwili też mogę to zmienić. Piękny ogród. Niedawno mieliśmy Wielkanoc i też w naszej grupie pojawiły się różne prace polegające na kolorowaniu. Dodaję sobie to, chodźcie do słów i może sobie w kształtach, zobaczą różne kształty,
Wybieracie jajko. To jajko teraz powiększymy. Zmienimy kolor, żeby nie był też taki przygnębiający. Białe jajko. Po prostu uruchomimy możliwość rysowania na Geniali. I już mamy gotowe zadanie dla naszych uczniów. Możemy napisać im polecenie albo nagrać głosowo pokoloruj jajko. Jeśli chcemy, możemy też dodać im jakieś ciekawe elementy dodatkowe, dzięki którym będą mogli to jajko ozdobić. Na przykład możemy, zobaczcie jak to się robi szybciutko, możemy zrobić taki element i teraz go szybciutko Ctrl-C, Ctrl-V. Już mamy 4, już mamy 8. Możemy zrobić kółeczka w różnych kolorach, które będą służyły do ozdabiania. Mamy tu akurat już uruchomioną możliwość przeciągania elementów, więc będą różne kolorki. Powiedzmy, już na razie nie będę tego tutaj wszystkiego kończyć. I teraz, jak klikniemy podgląd, dzieci mają możliwość układania, zaraz najpierw może ułożymy, układania jakichś wzorów na jajku i pisania, kolorowania pisanki, czyli też wybierają sobie kolory i mogą kolorować, rysować różne ciekawe rzeczy. I na przykład, kiedy już zrobią taką pracę, mogą zrobić zrzut ekranu i szybciutko nam przysłać. Można też dzieciom doradzić, słuchajcie, jeśli mają akurat Windowsa 10, nie wiem jak to działa w innych, jest taki skrót, wciska się Shift na klawiaturze znak Windows i S i bardzo szybko można zrobić zrzut ekranu, więc to po prostu zaznaczamy co chcemy, to się dodaje do schowka i po kliknięciu w to możemy zapisać na komputerze, więc to jest też bardzo, bardzo prosty sposób na robienie zrzutów ekranów i przesyłaniu prac do nauczycieli. Jeśli chcecie, to możecie też sobie, to też jest super opcja, zaznaczyć własny kształt. Czyli na przykład, trochę mi to poszło nierówno, jeśli bym zrobiła to równo, mogłabym sobie to moje jajeczko po prostu wyciąć. Teraz mi się to nie za bardzo udało, ale na przykład można wyciąć twarz z jakiegoś obrazka, wstawić, będzie na przezroczystym tle, więc też jest to bardzo, bardzo prosta metoda. Aga, Aga, czy jesteś? To ja się w takim razie. Pytanie, czy mnie widać i czy mnie słychać? Zanim jeszcze Agnieszkę tutaj spróbujemy odzyskać. Czy mnie widać i czy mnie słychać? Oj, i chyba coś nas. Dobrze, Agnieszka do nas wraca. Słuchajcie, jest nas prawie 900 osób. Sieci są rzeczywiście przeciążone, więc chwila cierpliwości. Agnieszka odzyskuje władzę. Się, proszę mi powiedzieć, czy teraz jeszcze widać. Przez chwilę nie, za chwilę się pokażę, poczekaj. Już zaglądam na czat. Aga, słyszysz mnie? Widać? Nie, ładuje się, u niektórych widać, u niektórych Agnieszka, nie. Słyszysz mnie? Tak, tyle na czasu nie było. Dobrze, słyszę. Dobrze, to wiesz co, w ogóle na spokojnie, poczekajmy chwilę. Słuchajcie, to w takiej sytuacji Agnieszka u siebie uruchamia powoli ekran, a ja w tym czasie wrzucę wam ważne informacje, o które pytacie od dłuższego czasu, więc to będzie ten moment, kiedy podam wam
Jeszcze raz, formularz obecności, to jest ważne, tylko włączę moderację czatu. Ona nie jest po to, żeby was zablokować, tylko po to, żeby moje informacje wrzucane na czat po prostu nie uciekały. Więc wrzucam najpierw formularz obecności. On jest dla tych, którzy biorą udział w projekcie Zaprogramuj Przyszłość. Jeżeli możecie go wypełnić, to będzie nam dużo łatwiej was zidentyfikować. Były pytania o to, czy wcześniej dawaliśmy ten formularz. Dopiero od 2 spotkań tak robimy. Na wcześniejszych logowaliście się w sposób określony, które mieliście podane, więc to jest jedna z rzeczy, które... Agata, już poczekaj, skoro ja już tutaj widzę, że już ci uruchomił ekran, ale poczekaj chwilkę na mnie, to ja już podam wszystko. Druga informacja jest taka, że będzie nagranie z tego webinaru, dostaniecie je bezpośrednio po zakończeniu spotkania. Jak on tam się w systemie załaduje, to system automatycznie roześle nagranie na maile, które żeście podawali, wchodząc na ten webinar. A dodatkowo jeszcze zapraszamy naszego YouTube'a, dlatego że tam za kilka dni ten webinar po prostu będzie nagrany i na tym YouTube'ie mamy też inne nasze webinary, poprzednie, o to też było pytanie, więc wrzucam tutaj informację o tym, o nagraniu. Kolejna informacja, no to jest to, co was interesuje najbardziej i teraz uwaga, tu jest link do zaświadczenia na koniec, ale tam jest też hasło i link będzie aktywny do jutra, do 30 kwietnia. Wrzucam ten link i przypinam, żeby nam nie uciekł, więc to jest też ważne. I na koniec jeszcze słuchajcie informacje takie bardzo, bardzo komunikacyjne, ale jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje i nie przegapić niczego, to przede wszystkim polecam wam polubić nasz profil na Facebooku Cyfrowego Dialogu, ale także zapisać się na newsletter i wrzucam wam te wszystkie linki, tutaj ważne wszystkie linki oraz również zaproszenie na inne webinary. To po to włączam się, bo podałam od razu przy linku. Słuchajcie, nie pytajcie o hasło, zobaczcie, że przy linku jest podane hasło. Jeszcze raz to podam. Specjalnie macie tutaj informacje wszelkie. Tak, trzeba podać hasło i to hasło jest podane. Hasło genialne. Zobaczcie, tak jest to wszystko tutaj zrobione. Nie pytajcie, jakie hasło. Przeczytajcie sobie całą informację w komentarzu, bo ona tam jest. Tam hasło, dwukropek, genialne hasło musicie wpisać. Nie ma kodu do zaświadczenia. Słuchajcie, problemy techniczne to też jest kwestia tego, jakie parametry ma wasz internet. Ja też reaguję wtedy, kiedy naprawdę nie widać lub nie słychać, więc w nagraniu to będzie, czyli w nagraniu będziecie mogli sobie, których nie widzieliście. Agnieszka, czy jesteś gotowa? Aga, jesteś? Jesteś gotowa? Słyszymy się. Halo, Agnieszka. Właściwie kiepsko, ale teraz... Dobrze, to oddaję ci głos. Ja ciebie słyszę. Halo, halo. Aga. To dobrze, to już wiem, że w pewnym momencie nie było widać ekranu i zastanawiam się, w którym momencie skończyliśmy, więc mam nadzieję, że chociaż część tej akcji z jajkiem była jeszcze widoczna. Pokazywałam, jak wstawić, wyszukać tło, jak w łatwy sposób na przykład z kształtu, więc wiecie, tu nas ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Wstawić jajo, zmienić mu kolor, dodać różne elementy, więc pamiętajcie, że po prostu w bardzo prosty sposób zawsze starajcie się zduplikować, skopiować elementy, pozmieniać kolory, później po prostu możecie sobie zduplikować już elementy, które pokolorowaliście, więc wystarczy sobie znowu, że zrobicie Ctrl-C, Ctrl-V i tak dalej, po prostu nakładając te elementy na siebie. I kiedy podejrzycie, uczniowie mogą w łatwy sposób to jajko udekorować i pokolorować.
Podawałam Wam jeszcze taki sposób dobry na robienie zrzutów ekranu. To jest skrót Shift, Windows i S. Jeśli na Windowsie 10 naciśniecie Shift, Windows i znaczek Windows i S w bardzo prosty. Aha, nie była widoczna ta część z jajkiem. Ojejku. No to szkoda, ale bardzo, bardzo, bardzo szybki sposób. Mogę teraz. Akurat nawet właśnie nie wiedziałam, że to nie jest widoczne. Jak dodam sobie stronę, zobaczcie, dodaję pustą stronę. To jest po prostu chwila. Po prostu każdy może zrobić to w moment. Po prostu wybieramy sobie tło, wpisujemy sobie w wyszukiwarce, tutaj akurat w Pixabayu są bardzo ładne obrazki, tylko po angielsku wpisujemy hasło, którego potrzebujemy, więc też można sobie sprawdzić w słowniku. Mamy garden. Wezmę jakiś właśnie pierwszy, lepszy, niech będzie taki obrazek. Dodał się jako tło. Teraz dodam sobie z zasobów. Ja już na przykład wiem, że są takie kształty, jest kształt jajka. Kształt sobie dodam do prezentacji, powiększę, żeby uczniowie mieli, takie rzeczy robiliśmy na Wielkanoc, też w naszej grupie Discovering Genially Polska, zmiany na biały kolor. I teraz możemy dodać różne elementy, w których uczniowie będą to jajko mogli sobie ozdobić, czyli na przykład wezmę sobie kółeczko, pomniejsze, żeby nie było takie olbrzymie. I teraz znacie tę metodę, że po prostu Ctrl-C, Ctrl-V i żeby szybko nam szło, teraz skopiujemy od razu dwa elementy, skopiujemy cztery elementy, w zależności od tego, ile chcemy mieć kolorów i w bardzo szybki sposób pozmieniamy kolorki poszczególnych elementów, którymi będziemy ozdabiać jajko. Akurat w tym momencie jest to jajko, ale to może być dowolny inny przedmiot, który chcemy, żeby po prostu uczniowie, możemy po prostu dać pustą tablicę, gdzie będą mogli tworzyć różne rzeczy. Okay. I po prostu, żeby oni teraz mogli działać, musimy kliknąć kółko zębate w prawym górnym rogu, włączyć opcję przeciągania elementów i rysowania w Genially. Jajko jeszcze, to jest jedyny obiekt, który muszę teraz zablokować. Jajko blokuję. I w tym momencie możemy się bawić i dowolnie ozdabiać i rysować. Różne wzory. Jako zadanie na przykład uczniowie mogą zrobić zrzut ekranu i nam to przysłać. Więc zobaczcie, to jest w zasadzie parę minut pracy. Możecie też uczniom dodać różne ciekawe obrazki. Także polecam GIFy. Jeśli na przykład chcecie dodać jakieś ładne, ruchome elementy, możemy teraz wziąć sobie GIFy z transparentnym tłem, z przezroczystym tłem. Tu macie obrazkach. Przyjeżdżacie na dół i na samym dole macie gify. Zaznaczacie opcję przezroczystego tła i na przykład chcecie więcej motylków, butterfly, wpisujemy butterfly i pojawią się motyle, które na przykład będą nam pięknie latały. Poruszał się, więc też takie bardzo, bardzo prosty trik i już mamy atrakcyjną pracę dla naszych uczniów. Pokażę Wam też jeden trik, jeśli chodzi o projektowanie własnego escape roomu, bardzo tak szybciuteńko. Już nie będę otwierała nowej prezentacji. Jeśli dodam stronę, to może takie pokoje zagadek, warto, żeby miały też ciekawe tła i w zależności od tego, gdzie zaplanujemy sobie taki escape room, możemy, zobaczcie, znaleźć sobie ładne tło, tutaj na Pixabayu, wpiszę sobie na przykład pokój, room.
i pojawią się różne pokoje, więc taki, który mi odpowiada, klikam i już mam miejsce, gdzie mogę ukrywać różne elementy, więc też mogę wpisywać nazwy pokojów, jakie mi chodzi, i tylko dajmy się dodać sobie inne to. Więc też bardzo, bardzo prosty sposób, możecie stworzyć bardzo takie atrakcyjne materiały. Tak jak mówiłam, te interaktywne elementy, żeby też już nie było łatwo, zobaczcie, w interaktywnych elementach, jak przywidzicie na samą, macie coś takiego jak widoczny obszar. Jeśli na przykład chcę ukryć jakąś zagadkę, wystarczy, że ten niewidoczny obszar gdzieś wstawię, na przykład będzie to ukryte na tym krześle i muszę ten niewidoczny obszar tak sformatować, żeby nam zajął, zobaczcie, całe to krzesło i uczniowie tego nie będą widzieć. A ja w tym momencie mogę do tego dodać interaktywność, mogę dodać filmik, mogę dodać jakąś wskazówkę. Wystarczy, że napiszę na przykład szukaj na stole i na przykład na stole ukryję jakiś element, który będzie wskazówką. Zobaczcie, zapisuję i w podglądzie u ucznia jeśli najedzie na krzesło, nie widzi, że tu jest coś dodane, ma informację szukaj na stole, więc w ten sposób możemy ukrywać różne wskazówki. Mam takie pytanie, powoli nam się kończy czas, było troszeczkę też problemów technicznych w międzyczasie, czy macie może jakieś pytania, coś byście chcieli wiedzieć? Pytanie mi jest. Słuchajcie, to ja się jeszcze raz włączę, bo widzę, że jak... Słychać cię, Agnieszko. Mam pytanie, czy mnie słychać? Ale tak, słychać cię. Czy ty nas słyszysz? Czy ty mnie słyszysz? Tak, słychać. A czy widać ekran? Bo właśnie widzę, że jakieś są ciągle tak, problemy widać troszkę. Ekran. Niestety w tym momencie nie widzę czatu. To musiałabym zapytać Iwonę, czy widać ekran? Widać i słychać, tak? Dobra, widać. A może zapytam od razu, czy... No niestety z tym zacinaniem się. Może przy innej okazji znowu wrócimy i omówimy dokładnie już konkretne tematy. Powiedzcie mi, czy macie jakieś pytanie? Może w międzyczasie polecę wam jeszcze grupę, bo naprawdę geniali, nie jesteśmy w stanie tego po prostu pokazać w jeden dzień, tych wszystkich opcji, możliwości. Jak widzicie, jest bardzo dużo różnych rodzajów menu, więc podstawową rzeczą jest zrozumienie, jak to wszystko działa, które menu za co odpowiada, które za dodawanie kolejnych elementów, które za modyfikowanie, które za dodawanie animacji i dodawanie interaktywności i pamiętajcie o tej zębatce w prawym górnym rogu, podstawowa rzecz, która umożliwi wam robienie akcji specjalnych w waszych prezentacjach. Ja was zapraszam do grupy Discovering Genially Polska, która po prostu jest pełna inspiracji, mamy w tym momencie już ponad 3000 osób w grupie, które chętnie dzielą się wszystkimi swoimi pracami, więc mnóstwo inspiracji i pomocy.
Zachęcam też do zasubskrybowania kanału EduTriki, gdzie znajdują się materiały na temat właśnie różnych zastosowań Geniali, różnych trików, które możemy wykorzystać. Dziękuję bardzo. Jak wiecie, możecie też do mnie w każdej chwili pisać. Niektórzy korzystają, zadają pytania. Gdzie jest ta grupa? Grupa jest na Facebooku i nazywa się Discovering Geniali Polska. Jeszcze mam nadzieję, że widać ten ekran. Pokażę, jak wygląda grupa. Discovering Geniali Polska. I jeszcze wkleję wam link, żeby... Nie tu, tutaj. Dużo okien. Dlatego zapraszam do oglądania filmów, do grupy, będziemy też na bieżąco wszystko wyjaśniać. Myślę, że też nie jest to ostatni webinar dotyczący Geniali. Kręci. Tak, tak, Aga, nie widzę. Kręci, więc chyba zakończę to współdzielenie ekranu. Coś jednak odmówiło posłuszeństwa. Wyjątkowo dzisiaj jakoś ciężko z tym. Gdzie oglądać filmy, to też jeszcze wam wkleję na czacie, żeby było wiadomo. Zaraz. I nie mogę. Najlepiej, właśnie teraz mam jakiś problem z wklejeniem. Jeśli sobie wpiszecie. Nie tutaj. Ok, jeśli sobie wpiszecie po prostu EduTriki, hasło, znajdziecie kanał na YouTubie, gdzie dzielę się całą masą różnych sztuczek związanych z Geniali. I zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Agnieszko. Mimo tych trudności technicznych, myślę, że w nagraniu będzie dużo lepiej, bo ja ze swojej strony dużo słyszałam, w związku z tym myślę, że to się po prostu utrwali nam, jak obejrzymy. No właśnie, czasami tak się dzieje. To też troszeczkę nie wiadomo, co już było pokazane, co nie, i też to troszeczkę właśnie rozbija cały...